Dzień dobry. Nazywam się Weronika Przecherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj piąte już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i podczas tych naszych cyklicznych spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z nowymi technologiami, innowacyjnymi metodami analizy danych czy transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas naszych spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję porozmawiać o nich z zaproszonymi gośćmi. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy mogą Państwo znaleźć na stronie DELAB UW, do której obejrzenia wejścia na nią bardzo serdecznie zapraszamy. Partnerem merytorycznym naszego projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Nasza dzisiejsza prelegentka to dr Joanna Mazur, która opowie nam o artykule, nad którym właśnie pracuje. Joanna zajmuje się rozwiązaniami dotyczącymi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w prawie europejskim. Będziemy więc rozmawiać dzisiaj o RODO i konsekwencjach przetwarzania danych osobowych. Dowiemy się również, czym są tak zwane czarne listy. Wreszcie Joanna opowie nam o ostatnich propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących sztucznej inteligencji. Te propozycje, które zostały przedstawione 2 tygodnie temu, mają na celu zagwarantować tworzenie niedyskryminacyjnych i przejrzystych rozwiązań. Badanie Joanny komentować będą dzisiaj profesor Agnieszka Grzelak z Akademii Leona Koźmińskiego oraz mecenas Michał Kiwil, który jest ekspertem z ramienia Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii DGTL Kiwil, Piecuch i wspólnicy. Profesor Agnieszka Grzelak, która jako pierwsza wygłosi komentarz do prezentacji Joanny Mazur, pracuje, jest związana z Akademią Leona Koźmińskiego, Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. To adwokat, pracownik administracji publicznej, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Naukowo zajmuje się problematyką systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz współpracą państw członkowskich w sprawach karnych, a przede wszystkim ochroną danych osobowych. Mecenas Michał Kiwil, który będzie komentował jako drugi wystąpienie Joanny, wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu różnego typu rozwiązań IT oraz nowych technologii. Jest specjalistą z zakresu danych osobowych, zajmuje się również własnością intelektualną, szkoli także aplikantów adwokackich w obszarze wykorzystywania nowych technologii. Ja przez cały czas trwania naszego seminarium zachęcam Państwa, tych, którzy nas oglądają, słuchają, do tego, żeby zadawać pytania, zarówno prelegentce, jak i koreferentom. Pytania mogą Państwo zadawać na naszym Q&A-u. Ja później będę te pytania zbierać i zadawać je występującym. Bardzo serdecznie do tego zachęcam i zapraszam dr Joannę Mazur do przedstawienia swojej prezentacji. Dzięki, Weronika. To ja spróbuję uruchomić slajdy. Okej, mam nadzieję, że wszystko w porządku widać. Tak jak Weronika już zapowiedziała, chciałabym opowiedzieć dzisiaj trochę o tematem, którym się zajmuję od dłuższego czasu, czyli o dostępie do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Natomiast zanim przejdę do merytorycznej części prezentacji, chciałabym pokrótce wyjaśnić, dlaczego w ogóle ten temat mnie interesuje. Bo to wyrasta ze pewnego zmartwienia, które mam, jeżeli chodzi o wdrażanie zautomatyzowanych procesów, które mają wspierać bądź zastępować człowieka w ramach procesów decyzyjnych w
takich sytuacjach, w których właśnie do tej pory to człowiek odpowiadał za podejmowanie decyzji lub to prawo regulowało, jak dane decyzje mają być podejmowane. Coraz częściej mamy do czynienia ze wdrażaniem technologii, które mają właśnie w tych procesach w jakiś sposób uczestniczyć. I teraz przykładem takiej sytuacji jest to, kiedy w momencie, w którym mamy na przykład uregulowaną kwestię przydzielania spraw do sędziów w przepisach, a wprowadzamy algorytm, który zamiast tych przepisów właściwie definiuje, w jaki sposób ten proces się odbywa, to właśnie zaczyna mieć do czynienia z tym zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. To zmartwienie jest jeszcze głębsze, jeszcze większe w momencie, w którym zastanowimy się nad tym, jak to wygląda, kiedy wykorzystywane w takich procesach będą technologie, czy są technologie, które nazywamy sztuczną inteligencją. Ja do tego pojęcia jeszcze będę wracać. I teraz, dlaczego ten problem, to zmartwienie jest jeszcze większe w takim układzie? Ponieważ w tym momencie już nie tylko jest tak, że to osoba, że osoba, która podlega takiej decyzji, czy osoba, która taką decyzję wydaje, tak naprawdę nie do końca wie, na jakich zasadach ta decyzja zostaje wydana, lecz również nawet sami twórcy takiego algorytmu nie do końca mogą wiedzieć, dlaczego właśnie doszło do takiego sposobu wydania tej decyzji. I dlatego właśnie dzisiaj chciałabym się skupić na kwestiach dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w świetle rozwoju sztucznej inteligencji i na tym, jak prawo Unii Europejskiej odnosi się do tego wyzwania. Przy czym ze względu na to, że te rozwiązania są dosyć obszerne, chciałabym skupić się na wybranych elementach i bardzo krótko powiedzieć o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o RODO i takie dwa podstawowe rozwiązania, które patrzą na zautomatyzowane podejmowanie decyzji z perspektywy jednostki. Natomiast bardziej skupić się na rozwiązaniu w RODO, które patrzy na kwestię zautomatyzowanego podejmowania decyzji z perspektywy samego systemu, który jest stosowany w tym procesie, czyli na ocenę skutków dla ochrony danych. I to, w jaki sposób tworzone, jaką treść mają tak właściwie krajowe listy, wykazy takich typów przetwarzania, które muszą takiej ocenie skutków dla ochrony danych podlegać. Ostatnia część mojej prezentacji, która właśnie wprawiła mnie w niemały kłopot i dlatego nazwałam ją zmartwieniem przed prezentacją, to to, o czym Weronika wspomniała, czyli że dwa tygodnie temu został opublikowany projekt dotyczący tego, jak ma wyglądać regulacja sztucznej inteligencji według propozycji komisji. I dlatego chciałabym na wybranych elementach tej propozycji, która właśnie dwa tygodnie temu została opublikowana, się skupić i pomyśleć, zastanowić się nad tym, jak może wpłynąć ona na dostęp właśnie do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dobra, to teraz zaczynając od kwestii właśnie tego, jak wygląda regulacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji w RODO, możemy spojrzeć na przepisy RODO z takiej perspektywy, którą nazywamy technologicznie neutralną. Czyli niezależnie od tego właściwie, jaką technologię stosujemy w ramach przetwarzania danych osobowych, przepisy RODO będą miały zastosowanie do takiego przetwarzania. I dlatego też tak naprawdę szereg przepisów RODO dotyczy poszczególnych elementów właśnie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czy to kwestii samych danych, czy to kwestii właśnie stosowanych w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji algorytmów, czy to samej decyzji. I dwa takie najbardziej klasyczne, czy najbardziej podstawowe rozwiązania w RODO, które dotyczą tego zagadnienia, to jest artykuł 22, który mówi o tym, że jednostka ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na trzy istotne elementy tego artykułu, które trochę nam problematyzują jego treść. Po pierwsze, mamy do czynienia ze sformułowaniem, że ta decyzja musi opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, więc tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie jest ta granica, w której taka sytuacja będzie w ogóle podlegała pod ten przepis. Po drugie, mamy do czynienia z kategorią decyzji, które mają wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływać, co również ograniczy nam zakres sytuacji, w których artykuł 22 może mieć zastosowanie. Po trzecie, są obostrzone wyjątkami, które tutaj widzą Państwo na slajdzie, w związku z czym, kiedy na przykład dane rozwiązanie jest wprowadzane prawem państwa członkowskiego, nie będzie ono podlegało pod ustęp 1 artykułu 22. Drugie rozwiązanie też właśnie z perspektywy jednostki skupiającej się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które mówi o tym właśnie, jakie informacje o nim jednostka powinna uzyskać, to tak zwane prawo do wyjaśnienia. Ono wzbudziło wiele kontrowersji w literaturze, natomiast zasadniczo polega teoretycznie na tym, że jednostka powinna mieć prawo do otrzymania istotnych informacji o zasadach podejmowania właśnie decyzji w sposób zautomatyzowany, o tym, jakie jest jej znaczenie i tego, jakie będą jej przewidywane konsekwencje.
Natomiast wątpliwości, które się pojawiają odnośnie do tego rozwiązania, dotyczą na przykład tego, czy to wyjaśnienie możemy otrzymać przed podejmowaniem danej decyzji, czy kiedy ona już jest podjęta. Czy ma ono dotyczyć samej tej jednej konkretnej decyzji, czy funkcjonalności całego systemu. Oprócz tego też wątpliwości rodzą użyte sformułowania, czyli to, co mamy rozumieć pod pojęciem istotnych decyzji. Jak mamy postrzegać właśnie to znaczenie, czy przewidywane konsekwencje. I w związku z tymi niedociągnięciami, nazwijmy to, tych rozwiązań, które skupiają się na jednostce, chciałabym przełożyć akcent na rozwiązanie, które się skupia bardziej na samym systemie i tym, w jaki sposób są przetwarzane dane, czyli właśnie na ocenie skutków dla ochrony danych. To jest taki pomysł oparty, czy wywodzący się z takiego założenia regulacji opartej na ryzyku, który w sytuacji, w której mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wprowadza obowiązek przeprowadzenia właśnie takiej oceny skutków dla ochrony danych. Teraz, jakie elementy musi zawierać taka ocena skutków dla ochrony danych? No przede wszystkim konieczne jest w ogóle jakieś takie zastanowienie się, przemyślenie tego, jakie operacje przetwarzania danych są planowane, jakie z nim wiążą się ryzyka i jakie środki są zaplanowane w celu zaradzenia tym ryzykom. Natomiast element, na którym ja bym się chciała skupić, to pytanie o to, w jakich sytuacjach taka ocena skutków dla ochrony danych jest obowiązkowa. Bo tak jak mówiłam, teoretycznie według przepisów RODO ma to dotyczyć sytuacji, w których pojawia nam się właśnie wysokie ryzyko związane z tym przetwarzaniem. Samo RODO podaje nam konkretne trzy przykłady, wśród których między innymi mamy właśnie zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako taki rodzaj sytuacji, w których taka ocena skutków dla ochrony danych musi być przeprowadzona. Natomiast ponownie, podobnie jak w wypadku tych przepisów, o których mówiłam wcześniej, mamy do czynienia z rozwiązaniem, które odnosi się nam do sytuacji, w której ta decyzja ma wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływać na osobę fizyczną. W związku z czym mamy pewien sposób ograniczoną założenia liczby sytuacji, w których taka ocena skutków dla ochrony danych w oparciu o przepisy RODO będzie musiała być przeprowadzona. Natomiast drugie źródło, z którego możemy czerpać wiedzę na temat tego, kiedy pojawia nam się ten obowiązek przeprowadzenia właśnie oceny skutków dla ochrony danych, to są te czarne listy, czyli wykazy, które miały być przygotowane i zostały przygotowane w poszczególnych państwach członkowskich, które zawierają właśnie listę takich typów przetwarzania albo sytuacji, w których są przetwarzane dany typ danych, które wiążą się z koniecznością przeprowadzenia tej obowiązkowej oceny skutków dla ochrony danych. I to, co ja bym chciała teraz zaprezentować, to jest wynik takiego pytania, które sobie zadałam, jak na tych krajowych wykazach, na tych krajowych czarnych listach jest obecna sztuczna inteligencja. Czyli w jaki sposób te krajowe listy mogą doprowadzić do tego, że będziemy trochę lepiej rozumieli, co się ma kryć na przykład pod pojęciem właśnie nowe technologie, czy te ryzyka, tak, z którymi mamy do czynienia, które wiązałyby się właśnie z koniecznością przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. I w oparciu o analizę tych czarnych list doszłam do wniosku, że są trzy takie sposoby, na które właśnie te krajowe wykazy, te czarne listy prowadzą do konieczności uwzględnienia sztucznej inteligencji jako czynnika, który wiąże się z koniecznością przeprowadzenia takiej oceny skutków dla ochrony danych. Po pierwsze, podejście, które nazwałam technologicznie wrażliwym, które jakby w zestawieniu, tak, czy w odróżnieniu od podejścia technologicznie neutralnego, odwołuje się bezpośrednio do danych typów właśnie stosowanych metod czy technologii. I dlatego zwróciłam uwagę na to, że na sześciu z tych czarnych list mamy po prostu bezpośrednio wymienioną sztuczną inteligencję jako taki rodzaj czynnika, który wymusza przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych. On może nam trochę, takie bezpośrednie wspomnienie sztucznej inteligencji, może nam trochę pomóc zrozumieć, co właśnie kryje się pod tym ogólnym pojęciem nowej technologii, które używane jest w RODO. Drugie podejście, które zaobserwowałam, już właśnie technologicznie neutralne, to jest kwestia tego, kiedy mamy wymienione dane cele przetwarzania danych lub typy danych, które są przetwarzane. Czyli w momencie, w którym na przykład używamy danych osobowych, przetwarzamy je w danym celu, to niezależnie od tego, czy będziemy stosować metody właśnie wykorzystujące to, co nazywamy sztuczną inteligencją, czy nie, takie przetwarzanie będzie podlegało obowiązkowi przeprowadzenia właśnie oceny skutków dla ochrony danych. Trzeci sposób, w który te krajowe wykazy, te krajowe czarne listy w jakiś sposób wiążą się właśnie z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji i wymuszają czy wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych,
to odwołanie do kategorii rozmiaru zbioru danych. Czyli w momencie, w którym zastanowimy się nad tym, co charakteryzuje te rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, no to jest korzystanie z dużych zbiorów danych. Więc skoro na takim wykazie mamy uwzględnienie właśnie tego, że dane są wykorzystywane na dużą skalę, no to wydaje się tak, że będzie w sytuacji właśnie stosowania sztucznej inteligencji pojawiał się obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. I teraz, jaki jest potencjał tego podejścia, które właśnie skupia się na tym systemowym wymiarze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a nie na tym jednostkowym, o którym mówiłam na początku. Z jednej strony, czy po pierwsze, można powiedzieć, że może ono w jakiś sposób uzupełnić luki, które się pojawiają w związku z tym, jak sformułowana jest treść artykułów, o których mówiłam na początku, artykułu 22 i tego prawa do wyjaśnienia, o którym wspomniałam. Po drugie, to rozwiązanie może być bardziej skuteczne właśnie, jeżeli chodzi o rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, bo kiedy zastanowimy się nad tym, jak na przykład udzielić wyjaśnienia danej decyzji, kiedy stosujemy system wykorzystujący sztuczną inteligencję, no to może okazać się, że właśnie to całe prawo do wyjaśnienia w obliczu tego typu rozwiązań jest dosyć bezsilne i ocena skutków dla ochrony danych może tak naprawdę doprowadzić do lepszego wyjaśnienia, w jaki sposób taki system działa. Natomiast to, co wydaje się z kolei problemami powiązanymi właśnie z oceną skutków dla ochrony danych, to po pierwsze to zróżnicowanie krajowych czarnych list. Czyli w momencie, w którym mamy na przykład bezpośrednio wspomnianą sztuczną inteligencję w takim wykazie, no to wydaje się jasne tak, że istnieje konieczność przeprowadzenia ocen skutków dla ochrony danych. Natomiast jeżeli nie jest ona bezpośrednio wspomniana, no to można prowadzić pewnego rodzaju dywagacje, na ile mamy traktować właśnie coś, co określane jest jako sztuczna inteligencja, jako nową technologię, w jaki sposób podchodzić do kwestii, do tej kategorii ryzyka i tak dalej. I drugi problem, który moim zdaniem jest absolutnie kluczowy, to to, że mimo tego, że ocena skutków dla ochrony danych jest takim pomysłem właśnie opartym na, czy jest przykładem podejścia opartego na ryzyku i takiego przeciwdziałania, tak, możliwym negatywnym skutkom, zanim one się wydarzą, to narzędzia, które mamy do monitorowania tego, czy ona jest wykonywana, czy nie, tak naprawdę można zastosować dopiero po tym, kiedy to przetwarzanie ma miejsce. Czyli w związku z tym, że nie ma obowiązku publikacji ani tej oceny skutków dla ochrony danych, ani żadnego jej podsumowania, to my jako użytkownicy sieci tak naprawdę nie wiemy, czy ta ocena została przeprowadzona, czy nie, jakie były jej skutki. To, czego możemy się dowiedzieć, to w momencie, w którym już taka kontrola byłaby przeprowadzona, czy faktycznie ten administrator wywiązał się z tego obowiązku, czy nie, natomiast będzie to miało miejsce właśnie dopiero prawdopodobnie po tym, tak jak to przetwarzanie już się wydarzy. I teraz jak do tego wszystkiego ma się ta propozycja, która została przedstawiona 2 tygodnie temu przez komisję? Po pierwsze, jest to akt, który proponuje rozwiązania dotyczące stosowania sztucznej inteligencji tak w ogóle, w związku z czym tak naprawdę może jego przepisy mogą dotyczyć wszystkich tych elementów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o których wspominałam. Teraz to, na czym ja bym się chciała skupić, ze względu na to, że ten akt ma ponad 100 stron, a mi nie zostało zbyt dużo czasu, to jego wybrane elementy, z których dwa stanowią dosyć dużą niespodziankę dla mnie i zwłaszcza nimi chciałabym Państwa zainteresować, i dwa, które stanowią nieco mniejszą niespodziankę, bo już były w jakiś sposób zapowiedziane w takim dokumencie, który w lutym zeszłego roku został na temat sztucznej inteligencji przez komisję opublikowany. Teraz, jeżeli chodzi o te niespodzianki, po pierwsze niespodzianką wydaje się podejście do definicji sztucznej inteligencji, bo mogło Państwa w jakiś sposób, nie wiem, zaniepokoić to, że ja posługuję się tym terminem, a go nie zdefiniowałam w żaden sposób. To było poniekąd celowe, bo właśnie chciałam dojść do tego momentu, kiedy przedstawię definicję, która została zaproponowana przez komisję. Jest to definicja, która przyjmuje nieco inną perspektywę niż propozycje definicji, z którymi mieliśmy do czynienia w prawie Unii Europejskiej wcześniej, które charakteryzowały się takim podejściem mówiącym o tym, że mamy do czynienia ze systemami, które są w pewnym stopniu autonomiczne. Tutaj odchodzi komisja od tego typu sformułowań i to, co próbuje zrobić, to wymienić szereg metod, czy jak tego nie nazwiemy, które właśnie byłyby określane jako sztuczna inteligencja. Oczywiście takie podejście można krytykować, natomiast w związku właśnie z faktem, że jest to zupełnie inna perspektywa niż ta propozycja, która wcześniej się pojawiała, chciałam na nią zwrócić uwagę jako na określenie, co
w świetle prawa Unii Europejskiej możliwe, że będziemy rozumieć pod pojęciem sztucznej inteligencji. Druga niespodzianka to stworzenie kategorii, zaproponowanie kategorii systemów, które w ogóle z założenia byłyby zakazane. Czyli takich sytuacji, w których praktyki stosowania sztucznej inteligencji tworzą nieakceptowalne ryzyko i w związku z tym one z założenia mają być zakazane. I ta propozycja obejmuje 4 rodzaje takich praktyk, natomiast ja bym chciała na tym jednym przykładzie powiedzieć o problemach, które wiążą się z takim sposobem sformułowania tego katalogu. Propozycja obejmuje wprowadzanie do obrotu, oddanie do użytku lub używanie systemów sztucznej inteligencji, które wykorzystują techniki podprogowe poza świadomością danej osoby w celu materialnego zniekształcenia zachowania osoby w sposób, który powoduje lub może powodować fizyczną lub psychologiczną szkodę dla tej osoby lub innej osoby. I teraz pytania, które u mnie się pojawiły w związku z takim sposobem sformułowania jednej z tych zakazanych praktyk, to po pierwsze bardzo niejasny zakres znaczenia wielu z terminów, które się pojawiają w tej propozycji. Czyli co my właściwie mamy rozumieć pod fizyczną, psychologiczną czy psychiczną szkodą? Czy na przykład systemy rekomendacji albo media społecznościowe, które z założenia mają działać w ten sposób, że spędzamy jak najwięcej czasu przed ekranem, czyli są w jakiś sposób uzależniające, z automatu powinny być traktowane jako tego typu zastosowanie? Jak mamy wykazać celowość takich praktyk? Ponieważ tutaj w tej propozycji tak mamy sformułowanie in order to, które świadczyłoby o tym, że takie działania powinny być celowe. Skąd w ogóle mamy wiedzieć, czy w danym rozwiązaniu jest stosowane coś, co w świetle tego AI Act jest rozumiane jako sztuczna inteligencja, czy nie? Przecież nie mamy dostępu do tych rozwiązań. Nie wiemy, jakiego rodzaju metodami posługują się tak, te rozwiązania. I dlaczego to jest istotne? Dlaczego każde z słów, które pojawiają się w odniesieniu do tych zakazanych praktyk ma znaczenie? Dlatego, że proponowane jest zagrożenie sankcją finansową naruszenia tych artykułów. Czyli w momencie, w którym mamy przewidziane kary rzędu 30 milionów euro / 6% rocznego całkowitego światowego obrotu za poprzedni rok budżetowy dla przedsiębiorstw i chodzi o wyższą z tych dwóch kwot, no to wydaje się tak, że precyzyjny sposób sformułowania tego, co my rozumiemy pod tym ryzykiem niemożliwym do zaakceptowania, jakie to są zastosowania, jest dosyć kluczowe. Natomiast to, co na pewno dzieje się dzięki w ogóle wprowadzeniu tej kategorii, no to jest wzmocnienie tego podejścia opartego na ryzyku, czyli stworzenie takiej kategorii, która w związku właśnie z tym ryzykiem, które się pojawia, byłaby zupełnie zakazana. Element, który nie stanowi niespodzianki, to jest wprowadzenie kategorii zastosowań z kolei wysokiego ryzyka, czyli takie, które okej, istnieje ryzyko, ale jest ono akceptowalne pod pewnymi warunkami. I przykładem, na którym chciałabym się skupić, jest element katalogu zastosowań sztucznej inteligencji właśnie jako podany tak, w ramach tej propozycji, jako właśnie takie zastosowanie wysokiego ryzyka w ramach wymiaru sprawiedliwości. Czyli systemy sztucznej inteligencji, które mają na celu pomoc organowi sądowemu w badaniu i interpretowaniu faktów i prawa oraz w stosowaniu prawa do konkretnego zbioru faktów, mają być uznane właśnie za takie zastosowanie wysokiego ryzyka. Tych zastosowań wysokiego ryzyka oczywiście jest dużo więcej, natomiast ja po prostu chciałam dać jakiś konkretny przykład. I teraz w momencie, w którym mamy do czynienia z tymi zastosowaniami wysokiego ryzyka, pojawiają nam się bardzo konkretne wymogi dotyczące tego, przynajmniej teoretycznie konkretne, dotyczące tego, jakie właśnie warunki muszą spełniać te systemy wysokiego ryzyka. Wśród nich mamy wymogi dotyczące przejrzystości sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, mają być tak projektowane i rozwijane, aby zapewnić, że ich działanie jest wystarczająco przejrzyste. I teraz uwaga, aby umożliwić użytkownikom zinterpretowanie wyników systemu i odpowiednie ich wykorzystanie. Podobnie w wypadku tego nadzoru człowieka też mamy kwestie dotyczące właśnie użytkowników. Teraz pytanie, kim jest taki użytkownik? Otóż jeżeli chodzi o właśnie AI Act, pod terminem użytkownik rozumiemy każdą osobę fizyczną, prawną, która korzysta z systemu sztucznej inteligencji podlegającego jej zwierzchnictwu. Czyli wydaje się, że jak wrócimy sobie do tego przykładu właśnie stosowania sztucznej inteligencji w ramach wymiaru sprawiedliwości, to ten organ sądowy, to ten sędzia potencjalnie, tak, byłby tym użytkownikiem. Natomiast nie my jako potencjalnie jednostki poddane traktowaniu z wykorzystaniem takiego systemu. To, co ten AI Act proponuje nam, jako użytkownikom poddanym stosowaniu właśnie systemu sztucznej inteligencji,
To pewnego rodzaju zagwarantowanie dostępu do informacji, na przykład o tym, że ze sztuczną inteligencją wchodzimy w interakcję. Natomiast nie wydaje się, żeby to było jakieś znaczące rozwinięcie praw, które mamy obecnie, jeżeli chodzi o stosowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. I teraz chciałabym to wszystko spróbować opowiedzieć w ramach jednego przykładu. Wyobraźmy sobie właśnie system, który jest wdrożony w celu wspierania sędziów w podejmowaniu decyzji co do tego, jakiego rodzaju środki zapobiegawcze powinni zastosować wobec jednostki. Niejasne jest, czy taka sytuacja podlegałaby pod artykuł 22 RODO, no bo teoretycznie ostatecznie decyzję podejmuje sędzia. Nawet jeżeli tak, to możliwe, że byłaby jednym z wyjątków, bo prawdopodobnie byłaby wprowadzona prawem państwa członkowskiego. Czy pojawiłby nam się obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych? Prawdopodobnie tak, no ale można spytać, no i co z tego, ponieważ my byśmy nie mieli na ten temat tak naprawdę informacji, że taka ocena skutków została przeprowadzona. Natomiast w oparciu o przepisy te proponowane na razie AI Act, to co prawdopodobnie miałoby miejsce, to jeżeli w ramach takiego systemu zostałaby zastosowane rozwiązanie wpadające nam do tej zaproponowanej definicji sztucznej inteligencji, to byłoby to zastosowanie spełniające kryteria do uznania go za wysokiego ryzyka. W związku z tym pojawiałyby nam się te wymogi, których przykłady przed chwilą podałam, tylko że te wymogi dotyczyłyby zagwarantowania pewnego rodzaju przejrzystości czy informacji temu sędziemu, nie nam jako potencjalnie jednostkom poddanym takiemu traktowaniu. Dlatego też wydaje się, że te rozwiązania, które są proponowane i te, które mamy w tym momencie w oparciu o przepisy RODO, powinny być absolutnie traktowane jako komplementarne, nie jako wyłączające się, nie jako wykluczające się. I to podejście oparte na ryzyku, jeżeli chodzi o AI Act, bardziej przejawia się właśnie w stosunku do użytkowników, na przykład wydających daną decyzję, a nie do użytkowników jej poddanych. Teraz podsumowując, jeżeli chodzi o regulację sztucznej inteligencji przez RODO, no to powinniśmy wychodzić z założenia, że owszem, w wypadku stosowania takich rozwiązań przepisy RODO oczywiście mają zastosowanie i w związku z tym w sytuacjach, w których mamy do czynienia z tym ryzykiem, które może się pojawić, jeżeli chodzi o prawa i wolności osób fizycznych, pojawiać nam się będzie na przykład obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Również w wypadku wspomnienia sztucznej inteligencji na tych czarnych listach, o których wspominałam, pojawiać będzie się taki obowiązek. Natomiast fakt, że mamy różne te wykazy i to, w jaki sposób, czy to, jak w inny sposób one właśnie odwołują się do sztucznej inteligencji albo nie, wskazywałby na to, że warto dążyć do tego, żeby tego typu katalogi jednak tworzyć na poziomie Unii, a niekoniecznie na poziomie państw członkowskich, no bo to rozbicie na państwa członkowskie może powodować tak naprawdę mniej jasności niż więcej. Oprócz tego, to co pokazuje nam doświadczenie z oceną skutków dla ochrony danych, to, że warto rozwijać rozwiązania, które pozwalałyby wcześniej monitorować, czy takie podejście oparte na ryzyku jest rzeczywiście przestrzegane, czy nie. Bo w momencie, w którym nie mamy właśnie żadnych obowiązków związanych z publikacją wyników oceny skutków dla ochrony danych, to nie wiemy, czy ona w ogóle ma miejsce. W związku z tym pytanie, na ile ta propozycja AI Act w jakiś sposób zapełnia te luki, o których wspominałam, które się pojawiają. Wydaje się, że no, wzmacnia to podejście na ryzyku przez stworzenie kategorii ryzyka niemożliwego do zaakceptowania. Natomiast sposób, w który sformułowana jest przynajmniej część elementów tego katalogu sytuacji, w których to ryzyko jest niemożliwe do zaakceptowania, może budzić tak daleko idące wątpliwości, że że wydaje się tak, że konieczne będzie daleko idące dopracowanie tych propozycji. Po drugie, to wydaje się, że dobrym krokiem jest zaproponowanie raczej unijnych katalogów tych sytuacji, w których mamy do czynienia ze stosowaniami sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, no bo to pozwoli uniknąć właśnie tego problemu, o którym wspomniałam w kontekście czarnych list. To, co natomiast pozostawia pewien niedosyt, to kwestia tych środków, które umożliwiającym użytkownikom zdobywanie informacji o zastosowaniach właśnie sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, czy tych nieakceptowalnych, bo nie wydaje się, żeby to podejście tak oparte na ryzyku, które tutaj w tej propozycji jest jak najbardziej widoczne, szło w parze z podejściem wymuszającym jak najdalej idącą przejrzystość. I na tym bym chciała skończyć. Bardzo dziękuję za uwagę i wyłączam mikrofon, czekając na komentarze. Asia, wielkie dzięki.
Ja chciałam poprosić panią profesor Agnieszkę Grzelak o komentarz do tej prezentacji. Dziękuję bardzo serdecznie. Przede wszystkim, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym seminarium. Miło mi tutaj u państwa gościć. Cieszę się, że mogłam poznać panią doktor. Poproszono mnie o to, aby krótko dzisiaj skomentować to wystąpienie, by odnieść się przede wszystkim do kwestii celowości prowadzenia badań, troszkę do tego, by też zachęcić innych do podejmowania niektórych wątków, co jeszcze można rozwijać, o czym jeszcze można rozmawiać w tym zakresie. Więc ten mój komentarz będzie taki punktowy do pewnych kwestii się odnosił, metodologicznych, ale także oczywiście merytorycznych. Zacznę zatem metodologicznie od wyboru tematu wystąpienia, bo to jest zawsze takim pierwszym punktem każdej recenzji, czy temat został dobrany prawidłowo. Dostęp do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji. Uważam, że temat jest doskonały. Temat łączy w sobie nie tylko problematykę badań naukowych, ale także kwestie właśnie praktyki, w której to przecież spotykamy się z automatyzacją procesów podejmowania decyzji na coraz szerszą skalę. I te procesy, ta praktyka dotyczy na każdego z nas. Tak? Zmartwienie, o którym pani doktor powiedziała na samym początku swojego wystąpienia, dotyczące algorytmów wyznaczających sędziów do spraw, ale także przykład właśnie systemu wdrożonego w celu wspierania sędziów w podejmowaniu decyzji, to też jest moje zmartwienie, bo ja akurat trochę zajmuję się też kwestiami związanymi z praworządnością i wydaje mi się, że te zagadnienia są bardzo znaczące i kluczowe i z dużym zainteresowaniem oczekuję na rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej kwestii. Chociażby, bo wiemy, może nie wszyscy państwo wiedzą, więc tylko króciutko powiem, że jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyraził stanowisko, że informacje dotyczące kodu źródłowego w zakresie algorytmu losowania sędziów do spraw to mają charakter techniczny i nie stanowią informacji publicznej, więc jestem też bardzo ciekawa, co powie Naczelny Sąd Administracyjny na ten temat. W każdym razie Unia Europejska problem zdiagnozowała dosyć wcześnie, bo już w dyrektywie 95/46 artykuł 15 stanowił pewien wyraz ochrony jednostki w związku z zachodzącymi procesami. Prawo do nieobjęcia decyzją, która byłaby oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, właśnie w tym artykule już była wtedy wyrażona. Prowadziło to do poczucia, że prawa osób zainteresowanych są odpowiednio chronione. Tak? Niektórzy twierdzą oczywiście, że to jest złudne poczucie i tutaj pewnie bym się trochę z tym zgadzała, to pani doktor też o tym mówiła. No a artykuł 22 RODO, o którym była mowa, stanowi w istocie taką kontynuację tego podejścia zapoczątkowanego w dyrektywie, stąd też nowy projekt rozporządzenia komisji, który dotyczy sztucznej inteligencji, może tutaj nieco to podejście zmienić. Badania akademickie nad omawianymi kwestiami są w mojej ocenie niewystarczające, tak? To znaczy generalnie ograniczają się do analizy właściwie brzmienia artykułu 22, do analizy sposobów egzekwowania zakazu. Stąd też uważam, że właśnie wybór problematyki, którą pani doktor się zajmuje, jest bardzo, bardzo ważny. Kwestie przejrzystości, podejście oparte na ryzyku w kontekście projektu nowego rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji. To jest w zasadzie przyszłość badań, które powinny być prowadzone w najbliższym czasie. Na marginesie tylko oczywiście powiem, ale to już chyba gdzieś wybrzmiało, żeby było jasne, że tutaj pojawia się szereg innych wątków, tak? To znaczy zagadnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogą być postrzegane nie tylko z punktu widzenia właśnie praw osób, których dane są przetwarzane, ale także z punktu widzenia zasady równości, z punktu widzenia prawa do prywatności, dostępu do dokumentów, zasad ochrony prawnej. Także tu jest pole do szeregu o wiele dalej idących badań, rozwijania omawianych zagadnień i wiem, że też pani doktor się niektórymi z tych zagadnień zajmuje. Znaczną część uwagi wokół aspektów prawnych sztucznej inteligencji poświęca się też zagadnieniom zasadności przyznania jej podmiotowości prawnej, odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji, czy kwestii praw do sztucznej inteligencji lub rezultatów jej działań. To są
tematy, którymi też oczywiście warto się zajmować, natomiast właśnie mniejszą uwagę zwracało się do tej pory na kwestię dostępności do sztucznej inteligencji, co wiąże się zapewne w mojej ocenie z pewną taką przewagą obaw, znaczy z takimi obawami przed nowymi technologiami, przed możliwościami sztucznej inteligencji, potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą płynąć z braku kontroli nad systemami. Pewnie obawy te nie są bezpodstawne, ale wydaje się jednak, że w dyskusji nad określeniem ram prawnych funkcjonowania sztucznej inteligencji obok rozważań poświęconych zapewnieniu kontroli czy odpowiedzialności równocześnie właśnie należy badać określenie zasad dostępu do nich, tak? I analizy te powinny właśnie uwzględniać kwestie równości dostępu do systemów sztucznej inteligencji, przede wszystkim też dostępu osób, które są narażone na wykluczenie społeczne. Tutaj taki mój punkt widzenia prawno-człowieczy, tak? Czyli temat jest bardzo ważny, z dużym potencjałem badawczym. Dalsze nowe wątki na pewno w najbliższych miesiącach do analizy się pojawią. A teraz tylko tak punktowo kilka kwestii merytorycznych, bardzo interesujących. Dobrze, że pani doktor odniosła się do definicji sztucznej inteligencji. Uważam, że właśnie zawsze warto definiować, co się rozumie pod pojęciem sztucznej inteligencji, bo i też właśnie każde opracowanie, które dotyka tej tematyki, powinno podjąć próbę głębszego opisania, czym właściwie jest ta technologia, na czym polega i czym się charakteryzuje. Mamy dostępnych kilka definicji, czy to z systemu OECD, czy nawet z naszej uchwały Rady Ministrów dotyczącej polityki w zakresie sztucznej inteligencji, tak? Także faktycznie ta kwestia jest ważna i w projekcie rozporządzenia jest definicja sztucznej inteligencji. Jest to pewna niespodzianka, jeśli chodzi o sposób zdefiniowania tego pojęcia. Ale generalnie mamy teraz nadal taką sytuację, no, że mamy projekt rozporządzenia, nad którym prace będą trwały bardzo długo. Jaki będzie efekt finalny, tego oczywiście nie wiemy. Ja zakładam, myślę, że 3 lata to jest takie minimum. O ile to będą 3 lata, ale zobaczymy. W każdym razie w tej chwili mamy RODO. Mamy RODO z jego neutralnością technologiczną, gdzie oczywiście wprost odniesienia do sztucznej inteligencji nie ma, no bo to właśnie na tym ta neutralność technologiczna polega, że żadna technologia nie jest wprost w nim nazwana. I mamy te przepisy, o których była mowa, czyli przede wszystkim właśnie Data Protection Impact Assessment, ocena wpływu regulacji, tak, i czy też właśnie prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Czyli analiza problematyki relacji sztucznej inteligencji do ochrony danych osobowych wynikającej z RODO nie może bez wątpienia pomijać artykułu 22 RODO, tak? I to było o tym dzisiaj mowa w referacie, za co dziękuję, chociaż oczywiście nie był to główny punkt, ale to jest bardzo ważne. Nie można się bowiem koncentrować wyłącznie na obowiązku wykonania oceny skutków przetwarzania w sytuacji, gdy przetwarzanie polega na zastosowaniu sztucznej inteligencji. Ten problem istnieje, ale jest jeszcze co najmniej kilka innych kwestii na styku sztucznej inteligencji i RODO, które są, ja myślę, bardziej problematyczne niż DPIA. Na przykład zasada minimalizacji danych, która stoi w mojej ocenie w jawnej sprzeczności z filozofią uczenia maszynowego. To jest ciekawe zagadnienie, które też by warto rozwinąć. Ja osobiście projektu rozporządzenia o sztucznej inteligencji też jeszcze w całości oczywiście nie przeanalizowałam, bo też jest to, jak to było wspomniane, bardzo, bardzo ogromny akt. Ale pewne reguły, które tam są wprowadzone, już wstępnie można ocenić jednocześnie jako odważne, jednocześnie jako rozczarowujące, tak? To są takie być może sprzeczne dwa pojęcia, ale tak się dzieje. Przede wszystkim interesująca kwestia przypisania systemów do jednej z 4 kategorii ryzyka. To jest jedno z zagadnień, o którym warto porozmawiać. Tu pani powiedziała, że taka próba stworzenia katalogów może być oceniona pozytywnie. Mamy bowiem do czynienia z podziałem na ryzyko niedopuszczalne, wysokie, ograniczone lub minimalne.
Przy czym akurat ja uważam, że projekt rozporządzenia nie stawia granic dla najbardziej ryzykownych zastosowań sztucznej inteligencji. Zakazy sformułowane wobec tak zwanego niedopuszczalnego ryzyka mogą w mojej ocenie okazać się fikcyjne ze względu na wąski zakres ich zastosowania. Chociażby wyjątki dla biometrycznej identyfikacji przez służby, która ma być uruchamiana za zgodą sądu, to o tym Panoptykon już nawet, Fundacja Panoptykon wspominała. Kontrola sądu w przypadku działania służb, to też znowu mój konik praworządnościowy i inwigilacyjny, bo właściwie tymi kwestiami głównie się zajmuję, jeśli chodzi o ochronę danych, no to kontrola sądu jest iluzoryczna, w związku z tym to się nie sprawdzi. Tak? Inny przykład, systemy mają być zakazane wtedy, gdy mogą powodować fizyczną lub psychiczną szkodę, ale jak taką potencjalną szkodliwość wykazywać w sytuacji, gdy ciężar dowodu spoczywa na osobach poddanych działaniu systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję, a jednocześnie oceny ryzyka przeprowadzają sami twórcy systemów, bez obowiązku jej publikacji. Tak? Także przy tym oczywiście tu można każdą z tych kategorii omawiać i podawać różne wątpliwości, chociażby to, dlaczego przy wysokim ryzyku lista jest zamknięta, dlaczego w ten sposób to komisja proponuje, ale to są już zagadnienia dosyć szczegółowo. I drugie zagadnienie to są te czarne listy. Tutaj pani doktor wspominała o tych czarnych listach w kontekście list krajowych i RODO, ale projekt rozporządzenia o sztucznej inteligencji też wprowadza czarne listy i w mojej ocenie w ogóle nie rozwiązuje problemu. Znaczy komisja proponuje, by lista systemów wysokiego ryzyka i ogólne techniczne informacje na ich temat były publicznie dostępne w centralnej bazie dostępnej na stronach Unii, ale aby ta baza umożliwiła na przykład organizacjom zajmującym się ochroną praw człowieka zidentyfikowanie i zakwestionowanie kontrowersyjnych systemów, no to powinny tam się znaleźć opisy przeprowadzonej oceny ryzyka, czy szczegółowy opis tego, jaki problem rozwiązuje dany system, na jakich parametrach się opiera. Tego przepisy obecnie nie przewidują, więc tutaj o przejrzystości mowy być nie może. W praktyce oznacza to zatem, że osoby, w stosunku do których decyzje zostaną podjęte w sposób zautomatyzowany, nie będą musiały być informowane o tym, jak system został zbudowany, po co został stworzony, ani jakie czynniki zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. To tak, żeby nie przedłużać, te takie dwa merytoryczne punkty do projektu rozporządzenia. Ogólnie gratuluję wyboru tematu. Problematyka jest trudna, bardzo trudna. Z pogranicza prawa, znajomości nowoczesnych technologii, ale też filozofii. Tak, bo dość wspomnieć, że pani profesor Aleksandra Przegalińska, która jest guru od sztucznej inteligencji, jest przecież właśnie filozofką. Jednocześnie ta tematyka jest trudna do przebicia się nawet wśród prawników. Często to powiem, spotykam się z takim podejściem, ojej, ale po co to badać, skoro nie wiemy, co to właściwie jest. I nawet w trakcie ocen różnych grantowych słyszałam takie wypowiedzi od ekspertów rozmaitych paneli, w których uczestniczyłam. A więc no, gratuluję odwagi w zajmowaniu się tą problematyką, ale uważam, że to jest przyszłość, tak? Przyszłość prawa, bo w tym kierunku się rozwijamy i właściwie powinniśmy trochę wyprzedzać w pewnych aspektach nowe technologie, a nie trzymać się podejścia takiego, że po prostu regulujemy coś, czego doświadczamy. Musimy pewne rzeczy zaprojektować, żebyśmy mogli się z pewnymi wyzwaniami zmierzyć. Także na ten moment to tyle. Czy teraz mnie słychać? Słychać mnie tym razem. Dziękujemy za ten komentarz, pani profesor. Ja już widzę, że na naszym Q&A pojawiają się też pierwsze pytania i komentarze. I ja, zanim Asia odniesiesz się do tego komentarza, który słyszeliśmy przed chwilą, chciałam jeszcze dodać pytanie, a mianowicie ta definicja sztucznej inteligencji, którą przytoczyłaś z rozporządzenia, czy ona będzie mogła jakoś wpłynąć na zakres interpretacji artykułu 22 RODO? To jest pytanie, które się pojawiło na naszym Q&A. Czekamy na kolejne i na pewno jeszcze pod koniec spotkania zadamy.
O tyle ona nie będzie miała znaczenia dla RODO, że tak jak wspominałam, RODO jest neutralne technologicznie, więc to jak patrzymy na kwestie ryzyka na przykład tam, tak, to będzie raczej oderwane od tej definicji. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że w wypadku wydawania wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał się odwołuje do definicji jakiegoś pojęcia, które jest w innym akcie prawnym po to, żeby starać się naświetlić w ogóle, jaka jest perspektywa prawa unijnego na daną kwestię, więc tak bezpośrednio nie, natomiast w sposób pośredni sam fakt, że mielibyśmy definicję legalną sztucznej inteligencji, no dużo zmieni, jeżeli chodzi w ogóle o podejście do tego zagadnienia w prawie unijnym i właśnie zwłaszcza w związku z tym, jak inne jest to podejście do definiowania, które tutaj zostało zaproponowane. Wydaje mi się, że no, to może mieć konsekwencje w przyszłości, jeżeli chodzi w ogóle właśnie o regulację tego zagadnienia i zmianę, tak, perspektywy patrzenia na to, jak z punktu widzenia prawa rozumiemy sztuczną inteligencję, no bo problem trochę polega na tym, tak, czy inaczej, że wydaje mi się, że jak myślimy w ogóle o definicji legalnej, no to trochę to jest tak, że stwierdzamy, co według prawa rozumiemy pod danym pojęciem i po prostu to staje się tym pojęciem, tak? Więc w momencie, w którym tworzymy tego typu wykaz, no to właśnie te metody będą tym, co w sprawnej perspektywy stanie się sztuczną inteligencją. I dlatego uwzględnienie albo nieuwzględnienie jakiejkolwiek z nich w ramach takiego tego wymieniania, tak, będzie miało daleko idące konsekwencje, jeżeli chodzi o to, jaki będzie zakres zastosowania tych przepisów. Także to może jeżeli chodzi o tę kwestię definicyjną, natomiast tylko tak a propos komentarza i wyboru tematu, chciałam się odwołać do zachęcania z jednej strony do zajmowania się nim, ale z drugiej strony nastawienia się właśnie na tę frustrację, że mamy projekt, piszemy o projekcie, mijają 3 lata, okazuje się, że tak naprawdę ostatecznie przyjęte jest coś zupełnie innego. Także ma to swoje bez wątpienia duże plusy, jeżeli chodzi o to, jak interesujące są te tematy, ale z drugiej strony jest to właśnie takie, no, myślę, że trudne momentami funkcjonowanie w takim stanie niepewności, jeżeli chodzi właśnie o to, co ostatecznie zostanie z tej propozycji, która została przedstawiona. No i też miałam te odczucia związane z tym ryzykiem niemożliwym do zaakceptowania, gdzie tak naprawdę, jeżeli chodzi o używanie sztucznej inteligencji w tych systemach z law enforcement, tak naprawdę wyjątki do stwierdzenia, że jest to niby to nieakceptowalne ryzyko, zajmują 3 razy więcej miejsca niż sam opis tego, tak, zastosowania jako teoretycznie zakazanego. Także myślę, że to dosyć dużo mówi, jeżeli chodzi właśnie o jednak staranie się, jakby sprawianie pozorów, tak, że no niby się na to nie zgadzamy, ale w sumie to wprowadzamy tak szerokie, tak rozbudowane pole do jednak możliwości stosowania tych rozwiązań, że ostatecznie wcale to nie staje się ryzykiem niemożliwym do zaakceptowania. Także tak, to było dla mnie w jakiś sposób bardzo uderzające przy lekturze, tak, AI Act. No i tak jak to, i ten przykład, o którym mówiłam w prezentacji, nawet tak anegdotycznie może trochę powiem, że mam w domu grono składające się momentami z programisty zajmującego się rozwojem właśnie rozwiązań, które w ramach tej definicji łapałyby się do sztucznej inteligencji, oraz studentkę psychologii. Próbowaliśmy w trójkę wymyślić, co właściwie komisja miała na myśli, proponując tego typu definicje. No i oczywiście każdy ze swojej działki po prostu miał tyle pytań i tyle zarzutów do takiego sposobu sformułowania tej kategorii nieakceptowalnego ryzyka dotyczącego, tak, tych zastosowań, które mają na celu zmianę naszego zachowania i wywołują szkodę albo mogą ją wywołać. Tak, więc właśnie każda z tych naszych perspektyw ostatecznie prowadziła do tak wielu wątpliwości, że już naprawdę nie wiedzieliśmy zupełnie, co właściwie należałoby rozumieć pod tą kategorią. Także mam nadzieję, że w ramach tych 3 lat, które nie wiem, jako zakład może właściwie przyjąć, tak, czy to zdąży się wydarzyć, czy nie, jednak ta definicja zostanie, w ogóle te definicje zostaną w jakiś sposób sprecyzowane. No i pytanie, czy w ogóle to podejście
na ile ono w ogóle zostanie podtrzymane i na ile będziemy właściwie rozmawiać o podobnym akcie do tego, który teraz został zaproponowany, czy wyjdzie ostatecznie z tego coś zupełnie innego. Ja się oczywiście zgadzam. Znaczy w ogóle kwestia definicyjna, no to przy w takim tempie rozwoju technologii to oczywiście musi być tak, że te definicje muszą być otwarte szeroko. Tak? Jeżeli uregulujemy coś za wąsko, to za chwilę staniemy w obliczu sytuacji, w której po prostu trzeba będzie coś od nowa regulować i nowe sytuacje obmyślać. No to widać też w przypadku RODO właśnie z tą neutralnością technologiczną. Tak? To był taki plan, żeby przecież tak zaprojektować RODO, żeby nie trzeba było za chwilę w związku z rozwojem nowych technologii na nowo podchodzić do tematu i tak to powinno być. No ale z drugiej strony jest to oczywiście bardzo trudne, żeby z taką definicję, która by mogła funkcjonować przez najbliższe lata, wypracować i z którą by się wszyscy zgodzili, a jeszcze na dodatek, żeby ją rozumieli, bo to jest jeszcze druga istotna kwestia. Zobaczymy. No, na razie mamy pierwszy projekt i zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba będzie po prostu to rozważać. A co do frustracji, no tak, no to taki los prawnika, badacza tych tematów. I generalnie w ogóle też akurat uważam tutaj, czytając już komentarze na czacie, że też się zgadzam, że to musi być regulacja unijna, tak? To znaczy pewne zagadnienia muszą być regulowane na poziomie ponadkrajowym. Po prostu nie ma innej możliwości, także tutaj tak to widzę, więc oczekujmy na to rozporządzenie i zobaczymy, co będzie dalej. Naszym drugim koreferentem jest dzisiaj mecenas Michał Kibil i ja myślę, że to jest taki czas, że możemy już poprosić pana mecenasa o komentarz do wystąpienia Joanny i tej dyskusji, którą przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać. Witam państwa serdecznie, Michał Kibil. Pani doktor, na wstępie gratuluję i dziękuję. Ja mam przyjemność słuchać pani wykładu po raz drugi w ciągu 2 tygodni i ciągle mi mało, bo temat jest fascynujący i podejścia do tego tematu są fascynujące, ale przygotowując się do koreferatu uznałem, że chyba pobawię się w adwokata diabła, niezawodowo. Tak trochę pod kątem tematu. Nie wiem, czy jako z punktu widzenia programisty, bo programistą nie jestem, chociaż mam wrażenie, że akurat kompetencja czytania w kodzie jest czymś, co powinno być natywne dla naszych dzieci, bo ten świat się zmienia. I ja nie wiem, czy on się zmienia, czy on się już zmieni. W czasie pierwszej rewolucji przemysłowej, nie wiem, czy państwo wiedzą, byli tacy, którzy palili krosna. Oni uważali, że krosna się nie przyjmą, bo zabijają ich biznes, bo są niebezpieczne. Więc regularnie brali je i podpalali. Jak historia uczy, po pierwszej rewolucji przemysłowej jeszcze mieliśmy kilka. Teraz jesteśmy w kolejnej, w transformacji cyfrowej. I przestrzegam wszystkich przed paleniem krosna i przed paleniem sztucznej inteligencji. Bo to nie jest coś, co my jesteśmy w stanie zahamować. Znaczy pewnie jesteśmy w stanie zahamować, pewnie w głowach jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Terminatora, który wyskakuje nam zza rogu i próbuje nas zabić, albo autonomiczne samochody, które czyhają na nas na każdym rogu. Ale mam wrażenie, że ta przyszłość nie jest tak demoniczna, jak nam się to widzi i w szczególności nie jest tak demoniczna, jak próbuje to opisać część twórców nowego rozporządzenia. To nie jest tak, że to rozporządzenie nie jest potrzebne, ono według mnie jest potrzebne, chociaż w niektórych aspektach, w takim zakresie, w jakim miałem przyjemność się z nim zapoznać, ono idzie chyba za daleko. Ono idzie zbyt szeroko i tworzy dokładnie te same niebezpieczeństwa, które tworzyło RODO. Niebezpieczeństwo wykładni. Bo samo RODO, samo w sobie nie jest złe. Ono jest neutralne technologicznie i chyba jest pierwszym aktem Unii Europejskiej, który wprowadzi, który żyje, który jest w stanie funkcjonować wraz z rozwojem technologii, bo w przeciwieństwie do technologii prawo rozwijało się liniowo. Technologia rozwija się wykładniczo, więc prawo nie jest w stanie nadążyć za technologią. I to, co mówiła pani profesor w kontekście 3 lat, no tak, poczekamy 3 lata,
dostaniemy akt i co dalej? Dalej będziemy mieli dokładnie tę samą sytuację, z którą mierzymy się od kilku lat w przypadku RODO, czyli wielkiej niewiadomej. System RODO jest bardzo zbliżony do systemów anglosaskich. Tych systemów, które nie są oparte na przepisach, są oparte na wykładni, na orzeczeniach sądów, które są budowane w zależności od kraju od kilkuset lat do 200 lat. I do dzisiaj Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych interpretuje pierwsze poprawki do konstytucji, a także same zapisy konstytucji. I mam wrażenie, że dokładnie tak samo będzie w przypadku aktów dotyczących ochrony danych osobowych, czy też sztucznej inteligencji. Znaczy tak długo, jak nie nabudujemy się odpowiednią bazą wiedzy i nie nabudujemy się odpowiednią wykładnią, która zapewnia nam bezpieczeństwo funkcjonowania w obecnej rzeczywistości i zrozumienie, jaka interpretacja dzisiaj jest wiążąca, tak długo każde działanie, które będziemy podejmowali z punktu widzenia oceny naszego osobistego ryzyka. To znaczy przetrwają ci, którzy mają wysokie ubezpieczenie. I mam wrażenie, że dokładnie to samo chcemy zrobić ze sztuczną inteligencją, jednocześnie niestety chyba ją demonizując. Tutaj ja w pełni się zgadzam z panią doktor, że sztuczna inteligencja wiąże się z niebezpieczeństwem, ale ludzie też. Sztuczna inteligencja nie popełnia większej ilości błędów niż ludzie. Co więcej, wydaje się, że popełnia mniejszą ilość błędów, tylko w przypadku człowieka wydaje się, że jesteśmy w stanie, patrząc na niego, zobaczyć, co nim powoduje, że podjął taką, a nie inną decyzję, albo wymusić od niego w zeznaniach: powiedz, że dyskryminowałeś, powiedz, że jesteś szowinistą, że jesteś seksistą. Może kiedyś się złamie i powie: no rzeczywiście wybierałem samych mężczyzn, bo nie lubię kobiet, wybierałem same kobiety, bo nie lubię mężczyzn. Przy sztucznej inteligencji będzie nam ciężko. Ponieważ panie cytowały przepisy, to ja pozwolę sobie cytować, ale ludzi. Może to jest dobry moment, gdy dyskutujemy o sztucznej inteligencji. Ostatnio, do czego serdecznie odsyłam, została nagrana fenomenalna rozmowa między Hararim i Kahnemanem, dwoma myślicielami, którzy wykraczają zdecydowanie poza zakres patrzenia tylko przód na najbliższe pół roku. Oni tworzą predykcje na przyszłość. I Harari powiedział, że sztuczna inteligencja zna nas lepiej niż my sami siebie znamy. Sztuczna inteligencja zachowuje się tak samo jak my, przy czym przy sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie wyeliminować błędy, które w normalnych okolicznościach występują u człowieka. Jak to Kahneman powiedział, sztuczna inteligencja jest noise free, znaczy ona jest wolna od takich wewnętrznych uprzedzeń, które wewnątrz nas występują. No, szanowni Państwo, jeżeli myślimy o sztucznej inteligencji jako o rozwiązaniu, które możemy stosować na przykład do rekrutacji pracowników, to zastanówmy się, czy kiedykolwiek przy rekrutacji wykonywanej nie przez sztuczną inteligencję, tylko przez tą ludzką, biologiczną, nie byliśmy ofiarą dyskryminacji. Oczywiście, że mogliśmy być i tak samo możemy być ofiarami dyskryminacji w przypadku sztucznej inteligencji, przy czym ona nie będzie intencjonalna. Ona będzie oparta na określonych faktach i określonej bazie wiedzy, którą ta sztuczna inteligencja nabyła, a później ją przekuwała w mądrość. I ta mądrość, do której z kolei się odwołuje Harari, jest tym kluczowym elementem, do którego chyba wydaje się, że sztuczna inteligencja będzie dążyć. Tutaj Harari przytacza bardzo ciekawe, przyszłościowe stwierdzenie rozmowy sztucznej inteligencji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, która mówi: będzie kryzys. Ale wiesz co, ja ci nie będę opowiadał o tym kryzysie, bo ty i tak nie zrozumiesz. I to jest coś, z czym możemy się pewnie w perspektywie czasu mierzyć przy dynamicznym rozwoju sztucznej inteligencji, że ona będzie nas wyprzedzała co do predykcji i będzie miała zdecydowanie szersze spojrzenie niż my mamy, analizowała zdecydowanie więcej danych niż nasz mózg jest w stanie przetworzyć, tak żeby eliminować te elementy, które dzisiaj są naszymi obawami. Boimy się algorytmicznych samochodów,
No, oczywiście tak, ale one obiektywnie popełniają 6,5-krotnie mniej błędów i spowodują 6,5-krotnie mniej wypadków niż kierowcy w Stanach Zjednoczonych. Boimy się sztucznej inteligencji, która będzie nas dyskryminowała? Oczywiście, że się boimy. A dlaczego się boimy? Dlatego, że ona nie jest ludzka. Dlatego, że my nie wiemy, czym ona się kieruje. I tutaj to, co wydaje mi się istotnym elementem, to to, żeby znaleźć balans, pewne wewnętrzne sztuczno-inteligenckie zen pomiędzy szukaniem dla sztucznej inteligencji regulacji i szukaniem dla sztucznej inteligencji bezpieczników. Ja zapożyczam sobie stwierdzenie bezpieczników od Aleksa Poniewierskiego, ale ono jest wyjątkowo wdzięczne. Takich samych bezpieczników, jakie stosowano w czasach królowej Wiktorii, żeby fabryki nie płonęły, takich samych bezpieczników, tym bezpiecznikiem były wtedy reguły BHP, takich samych bezpieczników, jakie zastosowano w wieży Eiffla, żeby nie trzeba było wskakiwać na samą górę wieży Eiffla przy każdym przepięciu, takich bezpieczników, które zapewnią nam komfort funkcjonowania, czyli tych granicznych elementów, gdzie sztuczna inteligencja może rzeczywiście popełniać błędy, pozwalających zweryfikować, czy popełniła błąd i ją naprawić. Niekoniecznie na poziomie ograniczeń definicyjnych i takich ograniczeń, które mogą zahamować sztuczną inteligencję, w szczególności wprowadzając bardzo niedookreślone pojęcia, które, tak jak powiedziałem, według mnie mogą być interpretowane jeszcze przez lata. Dzisiaj mam wrażenie, że na gruncie sztucznej inteligencji i prawa mamy przed sobą gigantyczną ilość wyzwań. Chyba nie mniejszą niż przez ostatnie lata, bo dotąd żyliśmy w pewnej formie półprzysiadu. To znaczy sztuczna inteligencja funkcjonowała, a my do niej dostosowywaliśmy przepisy, które obowiązują, nie mając tych bezpieczników i szukając optymalnych rozwiązań. Zobaczymy, jak czas przyniesie bezpieczniki i czy rzeczywiście ta regulacja będzie blokadą dla rozwoju i opóźni nasz rozwój technologiczny i zaczniemy palić krosna, czy też będzie dla nas tym źródłem bezpieczników, które dadzą nam perspektywę do szukania najlepszych możliwych rozwiązań i rozwoju mądrej sztucznej inteligencji. I ostatni cytat z jednego z moich ukochanych autorów. Z mojego punktu widzenia najlepszym, co moglibyśmy zrobić, byłoby ustanowienie 3, a może 4 praw, dokładnie takich samych, jakie wprowadził Asimov w prawach robotyki. Takich, które nie pozwalają sztucznej inteligencji krzywdzić ludzi, które nie pozwalają tworzyć rozwiązań niszczących ludzkość, nie tylko w wymiarze wojennym, ale także w tym wymiarze, o którym wspomniała pani doktor, czyli działalności podprogowej. Ale z kolei, jeżeli oczekujemy tego od sztucznej inteligencji, to zastanówmy się, na ile jest tego dzisiaj w pełni w nas samych, jako ludziach, i czy to nie my boimy się tych samych zachowań, które są ludzkie, w wypadku bezdusznej maszyny. Mam wrażenie, że tak, chociaż to jest pytanie bardziej filozoficzne niż prawne. Ostatnim zdaniem z punktu widzenia wyzwań. Z mojej perspektywy największym wyzwaniem sztucznej inteligencji od strony prawnej, i tutaj chciałem zainspirować panią doktor do podzielenia się swoim zdaniem, jest kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za sztuczną inteligencję i za decyzję sztucznej inteligencji, a także praw własności w kontekście tego, co będzie tworzone przez sztuczną inteligencję. Dzisiaj ani jeden, ani drugi obszar w żadnym zakresie nie jest jeszcze zagospodarowany, choć pod kątem praw własności intelektualnej i odpowiedzialności rozporządzenie zaczyna coś pisać. Tylko że tutaj nie mamy takiej bardzo prostej odpowiedzialności, bo sztuczna inteligencja w przeciwieństwie do człowieka jest tworzona przez szereg podmiotów. Jeden zasila danymi, drugi z niej korzysta, trzeci tworzył algorytm. W takim razie kto jest winny i na jakich zasadach? A może powinniśmy wrócić do starożytnego Rzymu i uznać sztuczną inteligencję za tego byka, który wedle przypowiastek spadał z balkonu albo
biegu i niszczył towary, czyli odpowiedzialności za posiadanie rzeczy, ona może wydać się najbardziej naturalna. Ale jeżeli tak, to jeżeli chodzi o dziedzinę prawa, właśnie zatoczyliśmy pętlę i wróciliśmy do samych początków prawoznawstwa. Bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się swoimi refleksjami co do sztucznej inteligencji, w, nie wiem czy w bardzo praktycznym, ale filozoficznym ujęciu. Jeszcze raz pani doktor serdecznie dziękuję za zajęcie się tematem. On wymaga i praktycznego, i teoretycznego podejścia, a chyba najbardziej tego, o czym pani doktor powiedziała, tych trzech osób siedzących w domu, jednego programisty, jednego prawnika, jednego potencjalnego użytkownika, który mógłby być narażony na szkody. Wtedy może wyjść coś absolutnie fascynującego z dyskusji. Panie mecenasie, dziękujemy za ten komentarz. Padło pytanie o odpowiedzialność, a na naszym czacie pada też pytanie o mądrość, a mianowicie jak można mówić o mądrości sztucznej inteligencji. Asia, jeśli mogłabyś się odnieść do tych pytań. Ja myślę, że pytanie o mądrość, to może jeszcze pan mecenas by chciał się wytłumaczyć z tej mądrości. Nie, ja wrócę do niej. To jest tłumaczenie, Harari posługuje się pojęciem wisdom, jako mądrości sztucznej inteligencji i uznaje, że mądrość nie jest zarezerwowana dla ludzi, bo jest umiejętnością korzystania z wiedzy, umiejętnością podejmowania uzasadnionych decyzji. A kto inny podejmie bardziej uzasadnione decyzje niż algorytm, który będzie bazował tylko i wyłącznie na danych i informacjach, z których wyciąga wiedzę, w przeciwieństwie do człowieka, który jest nabudowany emocjami, które nie mają nic wspólnego z mądrością. Mówiłem, że będę się bawił w adwokata diabła. Radykalne stwierdzenie, że emocje nie mają nic wspólnego z mądrością. Widzę, że... Czy w takim klasycznym ujęciu mądrości filozoficznym można byłoby się zastanowić, na ile emocje mogą mieć wpływ na mądrość i czy to nie są rzeczy, które są ze sobą powiązane, ale jednak rozdzielne? No, ten psycholog by nam się tutaj przydał. Bardzo. Jednak bardzo. Akurat nie mamy na podorędziu żadnego. Tak, więc to pytanie może na razie pozostawię otwarte na jakiś inny skład, jeżeli chodzi o debatę. Natomiast chciałabym nawiązać do tego, co na samym początku pan powiedział o tym paleniu krosen, bo z kolei są też historie, czyli jest po pierwsze interpretacja, która na ludystów patrzy jako na właśnie takich bardzo kompetentnych rzemieślników, którzy właśnie świetnie się znali na swojej robocie i wiedzieli, że masowa produkcja, która jest wprowadzana w ich miejsce, to tak naprawdę jest straszna fuszerka, więc prawda. Jednak ich stosunek do technologii wydaje mi się bardziej skomplikowany. Podobnie jak istnieje historia mówiąca o pomyśle stworzenia takiego urządzenia wcześniej, tak naprawdę w momencie, w którym pewien wynalazca zgłosił się do Elżbiety I z właśnie pomysłem przyspieszenia procesu tkania i ona tak popatrzyła na tę jego maszynę i tak powiedziała, że no nie, ale to będzie oznaczało, że moi poddani stracą pracę. No on tak, no tak, przyspieszy, nie? Automatyzacja, no tak to będzie wyglądało. Na co ona stwierdziła, że no w takim wypadku to proszę to zniszczyć. Ona się nie zgadza na wdrażanie takich rozwiązań kosztem dobrobytu swoich poddanych. Także mamy różne historyczne przykłady, czy mniej lub bardziej legendarne, jeżeli chodzi o podejście do technologii. Natomiast jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność, która stała się takim centrum trochę tych pytań, które nam się pojawiają, ja o niej już pomyślałam w momencie, w którym pan mówił o tym, kto robi mniej błędów, że już w odniesieniu do tej kwestii tak naprawdę pojawia nam się pytanie, bo świetnie, że samochody automatyczne będą robiły mniej błędów, nie? Jak długo właśnie będziemy w stanie sprecyzować, kto ponosi odpowiedzialność za sytuację, w której jednak on popełni błąd. No bo to jest faktycznie ta zasadnicza różnica i wydaje mi się, czy inaczej, to co mnie niepokoi, to są właśnie te ruchy próbujące odrywać odpowiedzialność od konkretnych ludzi. I właśnie te wszystkie idee, które idą w stronę trochę właśnie, jak nie wiem, mam do czynienia ze spółkami, tak nadawania właśnie jakiejś
typu osobowości prawnej sztucznej inteligencji samej w sobie. No ale w momencie, w którym my nie mamy opcji w żaden sposób sztucznej inteligencji do odpowiedzialności pociągnąć za cokolwiek jako sztucznej inteligencji, no to wydaje mi się to pójściem w stronę zbyt dużego ukłonu dla autorów rozwiązań technologicznych, dla których będzie pole do popisu, jeżeli chodzi o eksperymentowanie, bez konieczności ponoszenia za to eksperymentowanie odpowiedzialności. Więc takie rozwiązanie mnie nie przekonuje, żeby w tym momencie, na tym etapie rozwoju technologicznego, na którym jesteśmy, mówić o odpowiedzialności, którą można by przypisywać samej sztucznej inteligencji. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie, że wskazane jest jednak wiązanie jej z podmiotami, które czerpią zyski z danych rozwiązań, tak? Czyli w momencie, w którym mamy, w momencie, w którym z algorytmu korzysta Facebook i to Facebook odnosi korzyści z niego, tak? I dochodzimy do wniosku, że chcemy uregulować sytuację, w której stosowany algorytm może wywołać, może wywoływać uzależnienie, no to jednak wydaje mi się, że to Facebook powinien ponosić odpowiedzialność za stosowanie tego typu algorytmu. Więc to połączenie, tak, po prostu zysków finansowych z odpowiedzialnością wydaje się z mojej perspektywy jakoś tam najbardziej naturalne. Natomiast oczywiście pytanie, na ile to nie zadziałałoby tak naprawdę na szkodę jednostek, które w jakimś, nie wiem, odważniejszym podejściu tak naprawdę mogłyby zostać uznane jakoś tam za współtwórców w ogóle tych rozwiązań, tak? Czyli podobnie jak mamy do czynienia w wypadku danych osobowych, kiedy mówimy o tym, czy możemy, tak, przedstawiać tę perspektywę patrzącą na dane jako na naszą własność i w jakiś sposób wyrażającą oczekiwanie, że tak właściwie to nam się powinno płacić za używanie mediów społecznościowych, tak, bo to my dostarczamy tych danych, no to de facto podobnie można by spojrzeć na część przynajmniej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję jako dzieło tak naprawdę tysięcy czy milionów osób, które swoimi danymi rozwój takich rozwiązań napędzają. Ale wydaje mi się, że to tak mało realistyczną perspektywą, jeżeli chodzi o przekucie na regulacje, że nawet nie widzę za bardzo, jakby to mogło się wydarzyć, więc nie sądzę, żeby warto to było na bardzo poważnie rozważać. Natomiast ten ślad tak połączenia finansowego jest dla mnie jakimś takim naturalnym skojarzeniem, jeżeli chodzi o lokowanie odpowiedzialności. I jeszcze jedną rzecz chciałam dorzucić do kwestii trochę właśnie tego jeszcze popełniania błędów. I tutaj się pojawiło na czacie odwołanie do tego, że dane, których używa AI, mogą prowadzić do jej bardzo dużego zaszumienia. I zaczęłam się, w jaki sposób jest to zastanawiające, tak? Na ile na przykład w wypadku człowieka mówimy o błędach, a na ile o spontaniczności, tak? Czy każde nasze zachowanie, które nie jest zgodne z jakiegoś rodzaju schematem, w ramach którego zwykle operujemy, musi być błędne? A kiedy mamy po prostu do czynienia z, kolejne wielkie słowo, wolną wolą, tak? I spontanicznie podjętą decyzją, że zrobimy coś inaczej. Ta granica też jakby wymaga właśnie jakiegoś bardziej filozoficznego namysłu i nie jest, czy nie sądzę, żeby, czy nawet, żeby powinna być przedmiotem zainteresowania prawa za bardzo. Natomiast samo pytanie, tak, o to właśnie, gdzie, czy na ile, tak, oceniamy zachowania ludzkie, postrzegając je jako błędy w momencie, w którym one niekoniecznie są błędami, tylko są na przykład, nie wiem, zdobywaniem nowego doświadczenia przez zachowanie inne niż zwykle, czy właśnie jakimś rodzajem korzystania z tej wolnej woli, czy właśnie ze spontaniczności. No też wydaje mi się, że warto jakoś tam postawić. Także odnosząc się do pana wypowiedzi, to myślę, że to były te rzeczy, które jakoś chciałam podnieść. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, znaczy trochę w kontekście, chyba nie repliki. Czy koncepcja powiązania z źródłem przychodu na pewno wydaje się mieć dużo sensu tam, gdzie wykorzystywanie tych algorytmów rzeczywiście jest powiązane z jakimś źródłem przychodu. Możemy próbować dalej iść za
źródłem własności rzeczy, która wykorzystuje dany algorytm, tam gdzie będziemy mówili o odpowiedzialności za rzecz, która jest napędzana algorytmem. Tylko za chwilę może się okazać rzeczywiście, że ten poziom sztucznej inteligencji nie będzie powiązany z żadnym podmiotem, nie będzie powiązany z nikim, kto korzysta. I znowu też pytanie w kontekście odpowiedzialności za algorytmy. Nicholas Carr napisał jedną z książek, która była dla mnie ważniejsza, co internet robi z naszym mózgiem. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten addiction, przywiązanie do Facebooka, czy nauk korzystania z Facebooka, on nie ma nic wspólnego z tym, jakie algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystamy, tylko jest związany z pewną słabością naszego mózgu i ze sposobem, w jaki korzystamy z różnego rodzaju social mediów, czyli scrollowania, obciążania nie tej części mózgu, a przynajmniej wedle badań, które Carr przytacza. Więc znowu też pytanie, na ile my nie demonizujemy sztucznej inteligencji tam, gdzie ona się rozwija. Ja się poważnie obawiam, jeżeli chodzi o regulacje przeregulowania. Mamy dużo doświadczeń z przeregulowywaniem, a tam, gdzie wprowadzamy, tak jak zaznaczyłem, bardzo ogólne normy, mamy z kolei niedosyt informacji. I pytanie jest zupełnie dosyć istotne, to znaczy w którym momencie my osiągniemy tę masę, że będziemy czuli się pewnie, prawnie, korzystając z określonych narzędzi. Mówię tutaj z punktu widzenia praktycznego wszystkich firm, które próbują wdrażać rozwiązania. Przy braku stabilności prawnej i braku wiedzy, jak moje działanie zostanie potraktowane, ja będę miał dwa wyjścia. Mogę zaryzykować albo zrezygnować. Jeżeli zrezygnuję, no to w takim razie nie przyczyniłem się do rozwoju technologicznego. Jeżeli zaryzykuję, to mogę ponieść odpowiedzialność 30 milionów euro, dobrze pamiętam, pani doktor. Tak, to pytanie, jaka polska organizacja, polski startup tworzący rozwiązanie sztucznej inteligencji mógłby sobie pozwolić na ryzyko poniesienia kary 30 milionów euro, albo choćby miliona złotych, bo już takie kary na poziomie RODO się pojawiały. Może jakimś rozwiązaniem, które byłoby ciekawe, też ono się pojawiało na gruncie rozwiązań technologicznych przy instytucjach finansowych, byłoby powszechne tworzenie sandboxów, czyli kontrolowanych środowisk, w których byłaby możliwość testowania algorytmu pod kątem weryfikacji na takim prostym poziomie. Ja nie wierzę w DPIA, nie wierzę w analizę ryzyka. Ja wiem, jak one są w dużej części przypadków tworzone, albo jak często jest deklarowane tworzenie czegoś, co nie istnieje. I jest to przerażające, bo my jako ludzkość szybko się adaptujemy do sposobów omijania zasad, szybko się adaptujemy do tego, na czym możemy być złapani, na czym nie, a co jest formalizmem, który musimy spełnić. Pytanie, jak dużo tych formalizmów będziemy musieli spełnić w przypadku nowej regulacji i jak szybko nauczymy się to omijać, tak jak już dzisiaj nauczymy się na przykład oszukiwać sztuczną inteligencję, wykorzystując skądinąd inną sztuczną inteligencję do jej oszukiwania. To nie jest chyba coś, gdzie prawo będzie generalną odpowiedzią. Prawo powinno być bezpiecznikiem. I tak jest moje osobiste podejście, jeżeli chodzi o granice tych regulacji. Tutaj w ramach Q&A zobaczyłam pytanie jeszcze właśnie, skoro wróciliśmy do tego wątku oceny skutków dla ochrony danych, czy ten obowiązek publikacji powinien się pojawić. No i moim zdaniem on jednak mógłby zwiększyć poziom realności tego rozwiązania, a nie właśnie fikcyjnego przeprowadzania lub nieprzeprowadzania i udawania, że się przeprowadziło oceny skutków dla ochrony danych, gdyby trzeba było ją publikować, a nie tylko liczyć na to, że nie odbędzie się kontrola, w czasie której zostanie ona sprawdzona, ale się zastanawiałam, czy właśnie z praktycznej perspektywy to miałoby szansę w ogóle się przełożyć na zwiększenie efektywności, czy niekoniecznie? Znaczy, to jest znowu dyskusja, którą chyba zapoczątkowaliśmy przy poprzednim spotkaniu, co do tego, czy my jesteśmy
z jak dużym oporem ludzi inwestujących miliony, a często miliardy dolarów w rozwoje technologii jesteśmy w stanie się spotkać, kiedy zażądamy od nich ujawnienia ich know-how, które jest źródłem ich zarobkowania. Bo bo jakby tu nie mówimy, nie, o ujawnieniu samego algorytmu, mówimy tylko DPI-a. Tak. Pytanie, jak szczegółowo będzie to DPI-a, bo jeżeli to DPI-a będzie bardzo ogólne, to wszyscy będą przygotowywali DPI-a pod wersję do ujawnienia. Taką, która w żaden sposób nic nie powie, ale jednocześnie i w żaden sposób nam nie zagrozi, czyli będzie czysto pozorną konstrukcją. Jeżeli z kolei chcielibyśmy mieć jakiś formalny bezpiecznik, taki, który rzeczywiście by zadziałał, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić, na ile dane algorytmy spełniają warunki, to musielibyśmy mieć funkcję regulatora, który posiadałby wystarczające kompetencje do audytu kodu i przeprowadzania testów na poziomie programistycznym, tylko takiego, który jednocześnie zapewni bezpieczeństwo organizacji, której kod będzie badany, co do niewycieku tego kodu i niewycieku informacji, czyli znowu wracamy do tej kontroli człowieka, ale na poziomie instytucjonalnym. Dlaczego by nie stworzyć takiego UOKiK-u i KNF-u, tylko w wersji dla sztucznej inteligencji? Wyobrażam to sobie, tylko trzeba byłoby wychować wielu specjalistów, ale może tam jest miejsce dla tych wszystkich osób, które przez tę nieszczęsną automatyzację, którą pani doktor wywołała, będą tracili pracę. Może to jest kierunek, w którym powinniśmy ich rozwijać. Ja tylko, jeśli mogę się dołączyć do tej fascynującej dyskusji, to ja tylko powiem, że ja też trochę obawiam się właśnie przeregulowania o tym, o czym pan mecenas mówił. Zresztą jak się czyta projekt rozporządzenia, to on już jest po prostu dramatycznie przebiurokratyzowany. Wystarczy wspomnieć o tym, że w przypadku zdecydowanej większości wysoce ryzykownych systemów ocena ryzyka i skuteczności środków podjętych będzie przeprowadzana samodzielnie przez właścicieli systemów, ale wymogi dotyczące tej oceny będą absolutnie biurokratyczne, to znaczy komisja wymaga chociażby stworzenia kilkunastu procedur wewnętrznych, przygotowania, aktualizowania szczegółowej dokumentacji technicznej, spełnienia licznych wymogów dotyczących jakości danych, na których trenowane są systemy. No i to ja już po prostu widzę, jak to będzie wyglądać, o czym właśnie mówimy. Także tutaj jest oczywiście pewne ryzyko, no ale tematyka jest fascynująca i właśnie koncepcję tego, jak podejść do zagadnienia, żeby był wilk syty i owca cała, no to jest naprawdę wyzwanie i tym bardziej jest to ciekawe, że to są zagadnienia z pogranicza, nie wiem, etyki, moralności, filozofii, prawa, technologii i tak bardzo interdyscyplinarne, że naprawdę jest to po prostu fascynujące. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać dalej. Powiedziałbym, że idealne dla The Labu. The Lab, dokładnie. Ja bym tak bardzo jeszcze jedną rzecz zaakcentował. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Wielkiej Brytanii Ministerstwo do Spraw Kolonii Zamorskich funkcjonowało jeszcze kilkanaście lat po tym, jak Wielka Brytania straciła ostatnie terytorium zamorskie. My też mamy taką ludzką tendencję do dużej ilości regulacji, dużej kontroli wszystkiego i formalizowania, więc ja znowu bardzo się obawiam, że w ślad za tą regulacją powstanie za dużo urzędów i każdy będzie miał inne zdanie i żadne zdanie nie będzie spójne. I znowu zabronią badać przez sztuczną inteligencję wszystkiego, tak jak zabronili badać alkoholu we krwi czy w oddechu pracowników, bo narusza RODO. Tak, prowadzimy do absurdów. Właśnie przed tymi absurdami chciałbym Państwa wszystkich przestrzec, żebyśmy mieli otwarte umysły, ale nie kierowali się myśleniem takim bardzo prostym, nastawionym na negację. Bo mam wrażenie, wbrew temu, co pani doktor powiedziała o ludystach, ja bardzo cenię sobie rękodzieło, ale mam wrażenie, że dzisiaj byśmy się nie łączyli przez Zooma, gdyby ludyści spadli wszystkie krosna,
Pewnie byśmy się spotykali, ale może trochę mniej nas by się spotykało, bo nie bylibyśmy w stanie tak szybko szczepionek wytworzyć, bo one też były tworzone przez sztuczną inteligencję, która analizowała poszczególne związki chemiczne. Więc przy tych wszystkich negatywach jest jeszcze cała masa pozytywów i marzeń o podróży na Marsa, może jeszcze dalej w gwiazdy, z nadzieją, że może sztuczna inteligencja nam pomoże rozwiązać część problemów, z którymi sami osobiście sobie nie radzimy. Panie mecenasie, przy tym odniesieniu do The Labu, to chyba będziemy później musieli zaznaczyć w montażu, że audycja zawiera lokowanie produktu, ale ja chciałam powiedzieć, że nasz czas powoli się tutaj kończy na tym seminarium, natomiast jest jeszcze jedno pytanie na naszym Q&A, które wydaje mi się jest takim pytaniem podsumowującym i chciałabym, żeby Państwo się też do tego odnieśli. Unia Europejska wytycza jakiś szlak, to znaczy podejmuje ten temat jako pierwsza i pytanie widzę jest takie, czy inne kraje pójdą za tymi rozwiązaniami, czy też będą próbowały podejmować tego typu kroki. To ja może zacznę i potem dam pani doktor odpowiedzi z jej perspektywy. Mam wrażenie, że to zależy, ale te, które tego nie zrobią, rozwiną się szybciej. Jeżeli chodzi o RODO, analogiczne rozwiązania do RODO mają w zasadzie wszystkie kraje, które prowadzą handel związany z wymianą danych albo świadczeniem usług na terytorium Unii Europejskiej, bo są do tego zobligowane. Jeżeli wejdą Państwo w przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takiej może już dla Polski niezbyt odległej, ale nadal dosyć egzotycznej destynacji jak Dubaj, to one są prawie copy-paste, robione z RODO, oczywiście z nawiązaniem do lokalnych przepisów Emiratu Dubaju. Niemniej jednak analogiczne przepisy do RODO mamy w Stanach Zjednoczonych, mamy KYC, a każdy kraj, który chce wykonywać jakąkolwiek działalność na terytorium Unii Europejskiej, w tym wszystkie kraje azjatyckie, które prowadzą jakikolwiek eksport, muszą do tego RODO się dostosować. Ale wewnętrznie mam poważne obawy, czy na przykład Chiny będą chciały się deregulować, które dzisiaj są absolutnym potentatem, jeżeli chodzi o tempo rozwoju sztucznej inteligencji. Właśnie znacjonalizowały w Alibabę, który miał chyba największą bazę danych zasilającą sztuczną inteligencję. Połowa ich gospodarki zaczyna się opierać na rozpoznawaniu twarzy, na testowaniu rozwiązań. Rozwiązanie ze Stanów Zjednoczonych testuje się w Chinach, dlatego że autonomiczne pojazdy, dlatego że ten sandbox regulacyjny polegający na braku regulacji praktycznie czy ograniczeń jest na tyle elastyczny, że jest przestrzeń i możemy się za chwilę mierzyć z wyzwaniem dotyczącym obawy przed wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań. Czy wszystkie kraje na świecie stworzą analogiczne regulacje przestrzegające? Według mnie nie. Czy Stany to wprowadzą? Według mnie tak i będzie to analogiczna relacja między KYC i RODO. Niemniej jednak zakładam, że same takie główne zasady będą się przyjmowały, żeby na przykład Chiny mogły wykonywać swój biznes w Europie czy w Stanach, bo to są dla nich rynki zbytu. To nie jest tak, że oni są też całkowicie samowystarczalni wewnętrznie. Na pewno potrzebują tą nadprodukcję eksportować na zewnątrz. Nie wiem, jak pani doktor i pani profesor, jakie jest pani zdanie na ten temat. Znaczy, jeśli mogę w tym momencie, to generalnie ja się zgadzam, ale oczywiście to jest zawsze pewien dylemat, no bo mówimy, że Chiny rozwijają się wewnętrznie szybciej, bo nie mają pewnych ograniczeń. No te ograniczenia są związane na przykład z przestrzeganiem innych praw i wartości, chociażby prywatnością, tak? Jeżeli popatrzymy na kulturę prawną europejską, kulturę chińską, to jednak tutaj są diametralne różnice. No i pytanie, jaki wybór tutaj, przed jakim wyborem stajemy i w jakim kierunku idziemy, tak? No generalnie jest tak, że na poziomie przepisów sztuczna inteligencja bez wątpienia nie jest traktowana przyjaźnie, to znaczy w tym sensie, że przynajmniej na razie Unia Europejska nie tyle uznaje prawo do stosowania sztucznej inteligencji, ale będzie pozwalała na wykorzystanie jej tylko tam, gdzie regulacje chroniące inne wartości pozostawią na to miejsce. Czyli to jest taki ten dylemat tego, co wybierzemy, tak?
No i zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijać. Miejmy nadzieję, że generalnie nie będzie to tylko poboczny jakiś wątek na drodze do zapewnienia ochrony innych praw, żeby ten balans był zachowany. Zobaczymy. Ja sobie pozwolę tylko nadmienić a propos tego, co pani profesor powiedziała, jedno zdanie. Jest też, niestety nie pamiętam tytułu, fascynująca książka o rewolucji technologicznej w Chinach. I co ciekawe, ta kwestia prywatności, do której pani profesor się odnosi, ona nie istnieje w Chinach, dlatego że brak jest regulacji czy przestrzegania prywatności, tylko dlatego, że mentalność azjatycka i chińska jest zupełnie inna. Znaczy oni zupełnie inaczej przestrzegają kwestie prywatności niż Europa, zachodnia Europa, Stany Zjednoczone. Tam nikt nie widzi problemu z kwestią dotyczącą ingerencji w prywatność, bo bezpieczeństwo ludzi jest dla nich ważniejsze niż osobista prywatność każdego człowieka. Więc też to jest coś, z czym możemy się potencjalnie zderzyć na poziomie kulturowym, a nie tylko na poziomie regulacyjnym czy technologicznym. Asia, przepraszam, czy zawieść pani, pani dyrektor słowa. Asia, czy ty chciałabyś jeszcze jakoś skomentować? Nie, jeżeli chodzi o to zróżnicowanie, że w różnych państwach regulacji to nie, natomiast chciałam się jeszcze odwołać do tematu w ogóle, czy jakby taką myśl zarzucić, jeżeli chodzi w ogóle o regulacje albo brak technologii, że też nasza perspektywa, mam wrażenie, jest w jakiś sposób ukierunkowana tym, że nowe technologie przez długi czas w ogóle nie były regulowane, tak? I że my teraz patrzymy na każdą regulację jako narzucanie pewnych ograniczeń i obostrzeń, a jak się zastanowimy, próbując snuć jakieś analogie z innego rodzaju przemysłami, tak, no to jednak wsiadając do samochodu mamy poczucie, czy prawdopodobnie zakładamy, że ten samochód został w jakiś sposób przetestowany, że zabawka, którą kupujemy dziecku ma oznaczenie, tak, od ilu lat ona może być stosowana, że prawdopodobnie ktoś spróbował ją połknąć, czy w jakiś inny sposób przetestował, tak, czy ona się nadaje dla 3 czy 4 latka. Natomiast w momencie, w którym korzystamy z rozwiązań cyfrowych, to nie mamy czegoś takiego, tak? W ogóle jakby one nie są z tej perspektywy testowane. I teraz fakt, tak, że my każdą próbę regulacji będziemy traktować właśnie jako przerost regulacji, myślę, że w jakiś sposób wynika właśnie z tego, że poziom, ze którego startujemy, jest właśnie tym poziomem, w którym tych regulacji w ogóle nie ma. I dlatego też jakby z jednej strony absolutnie się zgadzam z tą nie wiem, pesymistycznym odczytaniem propozycji AI Act i tego, jak ona, jak, no raczej na razie to wygląda niezbyt ciekawie, jeżeli chodzi czy o jej potencjalną skuteczność, czy o poziom precyzji tych przepisów, które zostały zaproponowane. Natomiast wydaje mi się, że jednak jestem bardziej skłonna do tego, żeby wierzyć w konieczność wprowadzenia bardziej rozbudowanych regulacji niż tylko te kilka praw, które miałyby nam decydować o tym, jak sztuczna inteligencja może się zachowywać albo nie może, tym bardziej, że jeszcze ona jednak nie jest na takim etapie, żeby rozmawiać w ogóle o takich sytuacjach, w których de facto ona się sama jakoś zachowuje i działa zgodnie z jakimiś prawami. I myślę, że jeszcze też wykładnia takich czterech praw sprawiłaby jej nieco trudności, więc może dojdziemy do tego momentu, ale w moim przekonaniu jeszcze w nim nie jesteśmy. Także tak, to chciałam, do tego jeszcze chciałam nawiązać tak na koniec, wprowadzając jednak taką nutkę, że może jednak jakieś regulacje by się przydały. Ja myślę, co pamiętam, że jak wprowadzono pierwszy samochód, to ludzie się dziwili, że jak tam można upchnąć pod tą maską konie, bo nikt się nie spodziewał, jak to wszystko działa. I dopóki nie było tych samochodów i nie było pierwszych wypadków, to nikt nie pomyślał o tym, żeby wprowadzić jakiekolwiek zasady ruchu drogowego albo ograniczenia prędkości, bo mało kto się spodziewał, że samochód może jeździć 300-400 km na godzinę, tak jak dzisiaj. Więc chyba to jest konsekwencja pewnego etapu rozwoju, że tak naturalnie będą wchodziły te rozwiązania, ale zostawię chyba też Państwa z pytaniem, jeżeli mamy problem z interpretacją czterech praw, to jak sobie poradzimy ze 100 stronami praw? Nie, to miałam na myśli, że sztuczna inteligencja miałaby problem z wykładnią tych czterech praw, żeby ją zastosowałaby bardzo logiczny wykładnik.
Ja myślę, że miało być pytanie podsumowujące, a tym samym otworzyliśmy cały worek z pytaniami, ale ja też patrzę na to bardzo optymistycznie, bo to oznacza, że tych pytań i tematów na nasze kolejne seminaria nie zabraknie. Ja Państwu chciałam bardzo podziękować za udział, prelegentce za wystąpienie i tak jak powiedziałam, kalendarium naszych spotkań można znaleźć na stronie DELAB. Bardzo zachęcamy do tego, żeby tam zaglądać i uczestniczyć w naszym kolejnym spotkaniu, które planowane jest już na koniec maja. Bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.